Zobaczcie, co tutaj mam. Lost Kitties! Ups! Hejka, kochani, witam na kanale Pushing Girl. Pushin! Tutaj mamy Lost Kitties, a teraz mamy Lost Pushin. Hej! Pushin! No widzicie, ona to zawsze robi. Dajcie mi sekundę. Już mam Pushina! Zobacz, co tutaj mamy. Tak, Lost Kitties. Napiszcie w komentarzach, czy ktoś z was kiedyś otwierał Lost Kitties, bo to będzie mój pierwszy raz. I jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Pudełeczka Lost Kitties są, no, ciężkie. I czy tutaj będzie coś do jedzenia? Bo tutaj pisze, uwaga, zawiera pszenicę. Może to jest mleko? I zobaczcie, co mam na głowie. O, paskę z kolorowymi kupami. Totalnie zapomniałam, że ją miałam. Miałam taki bałagan w szafie, dlatego ja i ciaga wczoraj ją sprzątałyśmy i znalazłam tą paskę. O, to zrobił taki bałagan? Ja zrobiłam taki bałagan. Otwieramy Lost Kitties! Zawartość tego pudełka to kotek, dwie ryby, Blue Lily i to chyba wygląda jak pudełko? Pudełko w pudełku. No to teraz Pushiny, chodźcie bliżej, chodźcie, no chodźcie, chodźcie. Wy mnie próbujecie zaatakować? No. Tak? Pushiny, uciekamy. Tutaj mamy cztery kartoniki Lost Kitties i otwórzmy pierwszy. Zobaczcie, co tutaj mamy. W tym pudełeczku mamy jakąś masę plastyczną. Nie, wiecie co? Ja chyba wiem, co to jest. Pokażę wam. No to najpierw popatrzmy na ulotkę. O, jakie słodkie kątki. Okej, ja chcę tego. Idealny grumpy cat. Okej, wiecie co? Powiem wam, którego ja chcę. Ja chcę tego. Tego, zobaczcie. I tego, który się chowa. One są przesłodkie i tutaj są te wszystkie kotki. Właśnie zauważyłam, że są różne grupy, które się nazywają Noms, Catitude, Warkinny, Ififts, Adorbs, Scaredy Cats, Catletic i Notfellinet. Z lotki już wiem, że będą jakieś figurki. O, to jest jak Play-Doh. A w tym Play-Doh widzę zatopiony niebieski woreczek. Ale sprawdźmy, czy tutaj nic jeszcze nie ma. O, widzę coś. Uuu, zobaczcie, mamy hot sauce. Czy to jest ten sos Nandosa? Nie, raczej nie, bo jest zielony. Tutaj jeszcze coś mamy. Muszę to wyczyścić z Play-Doh. Czyli tutaj mamy sriracha, czyli hot sauce i kanapkę. Ale to nie wszystko, bo coś tutaj jeszcze jest. A, czyli na dole była naklejka i tak myślę, że takiego kotka dostaniemy. Zobaczcie, ma taką. Taco cat. Pushin, czy ty schowałaś moje żółte nożyczki? Nie, bo ja ich nie mogłam znaleźć. Musiałam przynieść moje czerwone. Dun, 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 dun. Jakiego kotka mamy? Tadam! O matko, zobaczcie, jaki on jest uroczy. I tako. Czekajcie, zobaczmy, jak on się nazywa. Chomp! Nazywa się Chomp. Jest przeuroczy. Taco Kai już siedzi. Teraz czas na drugie pudełko. Mam nadzieję, że znajdę tego kotka, którego ja chcę.
Albo może znajdę takiego kotka, który wygląda jak Blue. Wiecie, że Pushing Girl kocha koty nad życie? Są takie urocze. Ale teraz będę miała ciastoliny. Może macie pomysł, Pushiny? Co możemy zrobić z ciastoliny? Zrobimy wielką kupę. Zobaczcie, burger. Pycha, kocham burgery. O, co to jest? O, winogrona. Bardzo zdrowe. Ciężko się wyjmuje tą ciastolinę. O nie. Nie mogę tego wyjąć. Ale ekstra, najprawdopodobniej dostanę tego kotka, którego ja chciałam. Czekać. Jak on ma na imię? No purse. Od teraz się nazywasz Grumpy Cat. Tak! Yuppie! Mam kota, którego chciałam. I od teraz masz na imię Grumpy Cat. Proszę bardzo. Wiecie co? Ja chyba wiem, dlaczego on ma taką minę. Bo on by chciał na przykład rybę, a nie winogrono. Już wiecie, jakie dwie pierwsze figurki dostałam. I teraz trzecia. I później ostatnia. I później mówię papa. O, zobaczcie, tym razem to jest białe. Czyli to jest mleko, a nie kupa. Zobaczcie, ładnie to wygląda. Fajny pomysł, że są różne kolory ciastoliny, bo wtedy możecie z tego coś zrobić. Na przykład kanapkę z almendę. Już widzę mój niebieski woreczek. No wychodź. Mam cię. Ale jeszcze wszystkiego nie wyjęłam. Wiecie co? Nie. Karteczka na spodzie pokaże nam, jakiego kotka mam, więc ja ją dam tutaj i mamy tak. O, mamy konsolę! O nie, co w tym ciastolinie? Później sobie to wyczyszczę, ale ekstra będę mogła z kotkami grać na PlayStation. Piu, piu. Ja będę miała swojego pada, a moja figurka swojego. Co mówisz, Pushin? Ty też chcesz pada, żeby grać ze mną w Minecrafta? Wiesz co, ja mam dwa pady, więc ty będziesz miała biały, ja będę miała czarny. I tutaj jeszcze mamy hamburgera fioletowego. To pewnie będzie gaming cat. Gotowi, gotowi, bo ja już się nie mogę doczekać kolejnej figurki. O, żółty kot. Zobaczcie, jaki śmieszny kotek. Dzień dobry. I czekajcie, jak on ma na imię? Captain Kitty! Captain Kitty. I am Captain Kitty. Tutaj masz swoją konsolę, możesz grać w Minecrafta albo w Fortnite, nie wiem. Ja wolę Minecrafta. O, zobaczcie. Gra w Minecrafta. Wiecie co, mogłam ubrać jakieś rękawiczki jednorazowe, bo patrzcie na moje ręce. Są całe białe, ale jest okej. Wymyję je później. Ostatnie pudełko, ostatnia figurka. Chcę Pickers albo Luffy. Zobaczcie, jakie one są urocze. Tym razem to jest brązowe. Okej, więc mam tak. Kubek z Star Cats. W kocim języku to nie nazywa się Starbucks, tylko Star Cats. I tutaj mamy winogrona. Znowu nie będę patrzyła na kocią naklejkę. Dun, dun, dun. Może to będzie taki glam cat, bo tutaj jest Star Cat. Kogo dostaliśmy? Okay. Ta figurka troszeczkę mi przypomina Blue, bo on po pierwsze wszystko je i wszystko lubi dawać na swoją główkę. Ale też troszeczkę wygląda jak Pokémon Snorlax. So
Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się ten film tak szybko nagrać, bo zaraz wychodzę na urodziny koleżanki i muszę się ubrać. Nie, wróć, nie żebym nie była ubrana, oczywiście widzicie, ja mam coś na sobie, ale muszę się przebrać, bo w tym nie chcę iść. Okej, sprawdzian wiedzy Pushinów. Kogo bluzę ja teraz mam? Jakby co, powiem wam tylko to. To jest mój ulubiony youtuber i to jest chłopak. Napiszcie w komentarzach, jestem ciekawa, ile z was zgadnie. Pushiny, będziecie ze mną tęsknić, jak mnie nie będzie? Bo zapomniałam wam powiedzieć, że idę na sleepover, czyli będę u tej koleżanki spać i dopiero wrócę jutro. Będziecie tęsknić, Pushin? Co nie? Oczywiście. Nie? Mówicie, że nie będzie ze mną tęsknić? O, zaraz wam pokażę, kto nie będzie za mną tęsknić. Ha! Wróciłam. Pushiny, było ich za dużo, niestety. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał Pushin Girl, obserwujcie mnie na wszystkich moich social media i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa!